Dobra. Witamy na kolejnych wykładach prowadzonych przez Andrzeja Wodyna-Roszkowskiego. Ja już mam gotową swoją kawusię, także będę powoli oddawał głos, ale najpierw zanim przejdziemy do pytań, to zadam Ci takie typowe pytanie, jak tam u Ciebie, jak zdrówko i tak dalej? Zdrówko. W sumie to na nic nie choruje. Więc to jest ok. Jeżeli chodzi o zdrowie takie typowo sportowe, no to na początku roku, w sumie to nie, mniej więcej na Boże Narodzenie miałem skręcone kolano. I skręcone kolano miałem już trzeci raz w życiu, tak przy okazji. Za pierwszym razem wyglądało na to, że nigdy nie powrócę do sportu, ale w 6 miesięcy wyleczyłem to. Za drugim razem zebrało to 6 tygodni, za tym razem zebrało to podobną ilość tygodni mniej więcej. No to tendencja mniej więcej wzrastająca. Ale to jest takie prawdziwe, nie? Że po prostu idziesz i skręcając, nie? Ale to jak chyba raz skręcisz, to już potem jest coraz łatwiej, co? Nie wiem, już nie jest skręcone, już jest sztywne i się do końca zginam. Przedtem się zginało troszeczkę ponad 90 stopni tylko, nie? I tak się stało, ale w sumie nawet nie wiem kiedy, wiesz, coś musiałem podświadomie zrobić. To zazwyczaj się dzieje, wiesz, ale jakichś takich rzeczy. Pierwszy był od sztuk walki na pewno. Od takiego kopania, gdzie wiesz, gdzie zatrzymujesz kopnięcie wielokrotnie. Bo i się wyrobiło gdzieś tam, nie? To wiązadło. Także wiesz, rehabilitacja przeszła na ciężarach powyżej 300 kilo też przy okazji. I za pierwszym, i za drugim, i za trzecim razem. Chciałem po prostu nadmienić, że jeżeli bym rehabilitację robił na mniejszych ciężarach, to po prostu mógłbym ją robić i robić w nieskończoność, a tkanka docelowa, czyli to po prostu wiązadła, nigdy nie dostałyby żadnego impulsu do zaciśnienia się, że tak powiem. I robiłeś to na jakiej zasadzie? Że stawałeś po prostu z ciężarem? Za pierwszym razem tak właśnie było, że takie były, wiesz, sztanga się miała mniej więcej do dolnej klatki i podchodziłem pod nią i tak podnosiłem po 5 kg więcej na tydzień. Za drugim razem były to przysiady 2 razy w tygodniu, gdzie pierwszy raz w tygodniu było zawiązane kolana i schodziłem, no jak najniżej się dało, ale to było na zaliczenie, że tak powiem, w przysiad. A drugi raz w tygodniu było bez bandaża, trochę niższy ciężar. Tylko że za drugim razem mi się zginało to kolano. Za trzecim razem mi się w ogóle nie zginało, powyżej 90 stopni, może troszeczkę. Także tylko że też odkryłem, że jak wymasuję mięsień czworogłowy, to mi się zgina jednak do końca. Rozumiesz, to jest coś takiego, że czujesz, że kolano ma ci eksplodować, bierzesz łokieć, opierasz się sobie tutaj na czworogłowym i masujesz sobie, wiesz, głowę przyśrodkową, zewnętrzną. W moim przypadku trochę bardziej na zewnętrznej trzeba było się skupić i nagle mogłem dogiąć to kolano, ale to trwało tylko kilka minut, czyli wiedziałem, że po prostu ten opór przed zgięciem, on nie był taki, wiesz, natury, że coś tam w środku odpękło i zatrzymało mi ten ruch, ale przysiągłbyś po prostu, czy ja bym przysiągł też, że jak to czujesz, to po prostu rozsada ci od środka kolana, jakby coś w samym centrum było i tak chciało po prostu się nadmuchać, jakaś poduszka taka, wiesz, i rozsadzić wszystko na muki. Także wrażenie masz bardzo mylne, a trzeba być detektywem, nie ufać nikomu, nawet swojemu własnemu kolanu nie możesz ufać, i po prostu dojść do tego, co jest naprawdę grane. Także takie rzeczy się zdarzają no nawet parę razy w roku, nie? Że coś tam w barku się naciągnęło, coś tam w łokciu się naciągnęło i w plecach, w biodrze, w kostce i trzeba sobie pomyśleć, co z tym zrobić. Nie? I także wiesz, ja ćwiczę już 32 lata, więc mam już taką żelazną wiarę w to, że wszystko da się naprawić ogólnie, bo już wszystko naprawiłem i dla siebie, i dla pacjentów ogólnie wszystko się da naprawić, ale no czasem rzeczywiście jest coś takiego, że ktoś tam potrzebuje operacji, ale no na szczęście ja jeszcze nie potrzebowałem.
Często też nawiasem, przepraszam, wtrącę, szybko pytacie i kiedy będzie znowu Andrzej i tak dalej. Mówicie, że te materiały, że dziwicie się aż, że aż tak mało osób je widzi. To jest często zależne od was. Co już rozjaśniam, nie jesteście, że tak to nazwę, winni temu, ile osób to zobaczy, bo wiadomo, tylko ty odpowiadasz za siebie, ale jeżeli dacie tam łapkę w górę, komentarz czy coś takiego, czy udostępnicie to na Instagramie bądź Facebooku, to wtedy więcej osób jest to w stanie zobaczyć i algorytm jakoś tak działa, że więcej tych wyświetleń potem pokazuje, więc jakbyście mogli, no to zawsze zostawiajcie łapki w górę i tak dalej pod materiałem, który wam się bardzo podoba, bylibyśmy wdzięczni. Andrzej, jak mamy kontuzję, ja prawda? Ja tylko wtrącę się do tej ilości osób, że ja tam nie jestem pazerny na to, żeby dużo osób miało, wiesz, ja nie miałem jakichś zamiarów zarabiania wielkich na Instagramie czy na Facebooku. Z tego nie ma zresztą dużych pieniędzy, wiesz, z wyświetleń, także to... A, no żebym miał miliony wyświetleń, tak, ale żeby dotrzeć do milionów, to trzeba mieć jakieś tam specyficzne, no trochę fuksa trzeba mieć, trzeba być pierwszym i tak dalej, jasne. Jednak wiesz, przekaz jest dla osób, no po prostu, które są dość zaawansowane, ale no, powiedzmy sobie szczerze, ile może być zaawansowanych osób, nawet w takiej Polsce, nie? Ale każdy może wyciągnąć coś dla siebie, a wiesz, a potem ludzie mówią, że dziwią się, że tyle osób. No właśnie dlatego, jeżeli nie dasz tej łapki, to ten algorytm tak nie złapie i materiały wtedy nie będą aż tak zauważalne, więc jakbyście byli na tyle dobrzy, to bylibyśmy wdzięczni. A wracając, Andrzej, mamy sobie kontuzję, powiedzmy prawa ręka, prawda? I mamy ją poważną, taką naprawdę, wiesz, solidną, że na razie nie da się nic z tym zrobić. Czy trenowałbyś drugą część ciała w tym wypadku? Bo niektórzy mówią, że właśnie po to, że niby stracisz mniej, robiąc, wiesz, tą część ciała. Tak bym zrobił. I właśnie czasem przychodzi pacjent, który po prostu nie da się nawet dotknąć do, powiedzmy, prawego barku. No przychodzi z tym barkiem, chce jakiś masaż, nie masaż, nie wiem nawet czego chce, ale tylko dotknij, nie, mówię, czy już, nie? Tego się nie da znieczulić tak przy okazji, No musiał go uśpić po prostu chyba, nie? Co się też nie ma sensu przy rehabilitacji, bo on musi być przytomny, żeby ruszać ręką, prawda? W czasie sprawdzania, czy gdzieś zbierzamy z tym, czy nie zbierzamy nigdzie. Więc co robię? Czary mary, robię taki domyślny zabieg, czyli no mniej więcej te niektóre mięśnie trzeba tam gdzieś tam wymasować, ale robię to na przeciwne ręce. Poświęcam temu może z pół godziny. Mówię, słuchaj, nie dziw się, nie pozwoliłeś mi dotykać drugiej ręki, ale zobaczysz, co się stanie, jak ci troszeczkę to poprawię. Tak jak wymiana żarówek w samochodzie, nie bądź pazerny, wymień dwie od razu, tak? Ja kiedyś byłem pazerny, wymieniłem jeden resor, jak w samochodzie. I myślałem, a ty cholerny mechaniku, chcesz mi tutaj okroić dwukrotnie, tak? No i się sam dałem okroić dwukrotnie przez to, że nie posłuchałem go, bo dwa tygodnie później pękł mi drugi resor, nie? I tak się też nauczyłem. W każdym razie, jeżeli coś się zepsuło, to zauważyłeś, że się psuje następna rzecz, następna? Tak jest. Ale ja zauważyłem też, że odwrotna rzecz na szczęście działa. Cokolwiek naprawię w twoim ciele, zauważysz, że coś jeszcze się naprawiło. Zaczęło lepiej działać. No tak, na przykład mamy jak bark, to i zacznie od razu możliwe, że łokieć, prawda? Bo wtedy trochę zacznie przejmować siłę. Na przykład. Jedną rzecz, nawet będziesz zaskoczony często. Kiedyś to mówi Martinowi, naprawiałam bark. I żeby naprawić ten bark, się okazało, że musiałam szyję nastawić. I nastawiając szyję, odzyskał słuch w jednym uchu. Ale kiedyś ci powiem, byłem u fizjoterapeuty, to u nas w Białymstoku SSR Kopko. I powiedziałam, że boli mnie biodro. On mi zaczął masować gdzieś za uchem. Ja myślę, co on, wiesz, co on robi? No to może gdzieś tu na górze ucha. Tak, wiesz, ja nawet nie wnikałem. Zaczął masować za uchem, potem gdzieś skosy. Mówię, puściło. Wiesz, tak, bo to nerwowo-mięśniowe, bo to, wiesz, takie coś działa tak z 8 godzin, powiem ci. Jeżeli jesteś fuksiarzem, to ci starczy. Tak? Jeżeli nie jesteś fuksiarzem, to się po 8 godzinach może znowu sztywnieć powoli. Czyli jeżeli w ciągu tych 8 godzin zrobisz trening na to biodro, w pewnym zakresie ruchu, to tak jakby przypieczętowujesz to działanie. Czyli jeżeli szybko zrobiłeś jakieś ćwiczenia po tym, w pewnym zakresie ruchu siłowe ćwiczenie, jakieś z oporem, to prawdopodobnie wystarczyło, żeby
przeprogramować coś tam i żeby to już zostało. No to tak jak wspominałeś z rotacjami. Tak, tak. Tylko że tutaj było na dole ucha. Tak. Tutaj masz bark, a tu masz biodro. Mhm. Takie ciekawostki. Przejdźmy do głównego naszego... Czekaj. Czyli mówiliśmy o tym barku, nie, że ćwiczyć w drugą stronę. Tak. Ja mówię, masuję pacjentowi mięśnie, wiesz, tam stożka rotacyjnego i tak dalej, z drugiej strony barku. No i to robię... No to widzę, że tam nie ma też wszystkiego dobrze, nie? No także to, co jest najbardziej sztywne, to tam najbardziej tym się zajmuję. Po prostu doprowadzam tam ten drugi bark, no powiedzmy z 80% na 100%, tak? Ten mocny zrąbany bark jest zrąbany no, z 10%, z 10% jest powiedzmy jego funkcjonalności. Nagle się okazuje, że ten bardziej zrąbany ma już 50%. No to jest bardzo duży przeskok. Tak, tak, ale to też tak jakby pośrednio dowodzi tego, że jakbyś ćwiczył ten zdrowy bark, czyli tam zdrowszy, mniej chory, to też coś tam przejdzie w drugą stronę, tylko musisz tak ćwiczyć, żeby nie spieprzyć go bardziej teraz, nie? No tak. Zauważ, że ja zrobiłem treatment, który odkręca chorobę. Jeżeli ćwiczeniem, które ci coś zrąbało, było wyciskanie nad głowę sztangielkami, czy tam, no załóżmy, dobra, bo mamy przykład jednostronny, tak? Załóżmy, że wyciskanie jednorącz sztangielki było tym ćwiczeniem, które było przesadzone i doprowadziło do kontuzji, no to na pewno nie rób jednorącz wyciskania. Jednak to jest na tyle rzadkie ćwiczenie w dzisiejszych czasach, że myślę, że śmiało można polecić. Ponieważ, no, jakie to jest takie powiedzenie, najlepsze ćwiczenie to jest te, którego właśnie nie masz w planie. Ja zauważyłem, że też... To jest tylko takie powiedzenie, które jest w połowie żartem, ale no, dużo ma sensu. Wiesz, które też zauważyłem, że najlepsze są ćwiczenia, te, których nie to, że sprawiają ci dyskomfort, bo oczywiście tutaj nie o tym mówimy, ale te, których nie lubisz, że po prostu patrzysz na niej, nie. Ja na przykład tak miałem z dipsami na klatkę. Wiesz, niby tam czułem, ale trochę bardziej miałem takie, wiesz, sobie wmówię, że czuję. Zacząłem je robić, najpierw troszeczkę, wiesz, z pomocą, potem zszedłem z tej pomocy i klata mi ruszyła. No tak, tak. Ja chyba ci nawet tutaj, nie wiem, czy na jednym z twoich odcinków tutaj dawałam przykład, że miałam pacjenta, którym wypadały barki, nawet przy kichaniu. Mówiłem o takim gościu, może kojarzysz? Rozmiń troszeczkę. Nawet jak kichał, to musiał trzymać się za ręce, żeby bark nie przeszedł dyslokacji. Nie? Nie mówiłem? Nie, chyba nie. No nawet jak powtórzę, okej, okay, słuchaj. 10 razy w życiu już miał dyslokację barku i nawet od kichnięcia potrafił mu wylecieć bark. Jak kichniesz, to zobaczysz, że ci się napinają szerszy grzbiet. No. Tak kaszlniesz, tak? To zobacz, bo to jeszcze jest mięsień oddechowy. Więc widocznie ten najszerszy mu wyrywał ten bark z manewki, wiesz. No, słabiutki był, prawda? Miał podobny problem w biodrach też. Ćwiczenie, które w ogóle mu wszystko naprawiło, poza tym, że trzeba było to najpierw przemasować tam i tak dalej, to zwykłe, bardzo wąskie, ale bardzo wąskie, małym chwytem wyciskanie nad głowę z bardzo wąskimi łokciami. Tak trzeba po prostu było zrobić u niego, ewentualnie wyciskanie pod chwytem na stojąco, nie? W przysiadzie z kolei olimpijski, taki standardowy olimpijski przysiad, tak jak wiadomo, podnoszenie ciężarów, jak się robi. I on musiał każdy program ćwiczeń, każdy, niezależnie jaki program, powiedział mu tak, najpierw przychodzisz, wyciskasz 3 serie tego, dojść do jakiegoś tam ciężaru, takiego w miarę oporowego i tak samo 3 serie przysiadów, większa ilość powtórzeń, ale taki w miarę oporowy ciężar, a później czy to masz dzień klaty, czy masz dzień barów, to mnie interesuje, to już zobaczymy kiedyś w przyszłości, nie? No i dobra, już jesteśmy po tym etapie rehabilitacji i dzień klaty jest. I no, zrobiliśmy te, wiesz, dwa ćwiczenia, no, zaczynamy klatkę. Ja mu dotykałem klatki w różnych częściach, przy różnych, wiesz, masz 3 części klatki ogólnie, tak? Masz obojczykową porcję, mostkową i brzuszną. I wystarczy dotknąć i wiesz, czy jest napięta. No. Aktywuje się. Trener naciskał 3 palcami, trzymam na 3 różnych obszarach i wyczuwam. Czyli na przykład ktoś wyciska należąco, kiedyś Artur Chrząszcz na przykład, jeden z najsilniejszych
Największy total w Polsce w sumie ma jeszcze nadal. W wyciskaniu leżąc jednak troszeczkę do tyłu jest ze swoim super przysiadem 430 kg. Dotykam jego piersiowych, a tutaj tylko środek klatki nie działa. Dół działa, góra działa, ale środek nie. No to tam powiedziałem, zrób sobie może wciskanie floor press. I zaraz po floor pressie wskakujesz na ławkę. Floor press aktywował mu to, a później na ławce o tym już jeszcze się pamiętało, to się podłączyło do pracy. I tak sobie zaczęło to działać, nie? Jest taki przykład. U tego gościa z kolei, co ma wypadające barki, nic nie działa, nic. Okej. Okay. Na część klatki. No, zaczepienia nawet, nie? Różne chwyty próbujemy na ławce, nic. Podchwyt, nic. Sztangielki, które normalnie mocniej działają na klatkę niż sztanga, bo już triceps odchodzi w jakiejś tam mierze. No, nic nie działa. Rozpiętki, nic. Wyobraź, że rozpiętki potrafił zrobić bicepsami, wiesz, mięśniami podłopatkowymi, jakoś, rozumiesz, barkami, ale byle nie klapą. No i co takiemu można dać? Myślę, no dobra, może jest na tyle silny, żeby zrobić dipsy, nie? Mówię, wskakuj na dipsy, nie? A tu wszystkie trzy naraz działają. I teraz widzisz, myślał, że dipsy to jest na triceps, a tu się okazuje, że to jest jego jedyne ćwiczenie, które w ogóle aktywuje mięśnie piersiowe, a w dodatku aktywuje od góry do dołu. Czyli wszystko to, co powinien. Tak samo tak. Mówię, powiem ci, że... Teraz chcesz, ale czekaj. Teraz chcemy na przykład, nie chcemy, żeby ktoś został skazany na jedno ćwiczenie na zawsze, prawda? Tak. Więc trzeba zrobić z tego jakąś dwuserię albo trójserię. Czyli na przykład robisz dipsy, zeskakujesz z dipsów i od razu rozpiętki na przykład. No bo wtedy jeszcze, tak jak powiedziałeś, będzie zaaktywowana ta klatka. Tak, one jeszcze oczekują, że coś tam, twój układ nerwowy oczekuje, że coś tam popracować, powiem, piersiowym. Innym razem dipsy i tam zeskakujesz od razu sztangielki, skos. Tak, i tak dalej, prawda? Wiesz, jeżeli dipsy działają, to prawdopodobnie co jeszcze zadziała? Ławka w dół prawdopodobnie zadziała. Oraz dipsy w innych rozstawach też, nie? Bo można na przykład dwie ławeczki przyłożyć sobie, wiesz, takie do ćwiczenia i już nierównoległe masz może rączki, tylko takie. I coś tam innego, wiesz, już masz inny kąt. Albo na krążkach olimpijskich. Najlepsze. Jest wariacja pompki? Słucham? Jakaś wariacja pompki też. Ale takiej pompki, że wiesz, żeby pchać się w dół, nie? Niż w górę. Albo zobacz, nawet jak maszyny są, to no, niby łatwo ćwiczyć na maszynach, ale główno prawda, bo ludzie nie umieją ustawić maszyny sobie. I no tak, oni potrafią, wiesz, ile razy widzę, że nie patrzą, czy siodełko jest wyżej, czy niżej, czy rączki takie, czy takie. Nie patrzą, byle usiąść i byle jak wycisnąć, nie? Ale są takie rączki, można podchwytem chwycić, są czasem skośne rączki. Możesz wyżej, może niżej, ale ja zauważyłem, że na przykład te wszystkie maszyny na klatkę, które mają zawiasy na dole, czyli ruch idzie tak jakby trochę lekko w dół, one świetnie na klatę idą. A te, co tak po skosie w górę, no już tak świetnie nie idą na klatę, a trochę barki mogą uszkodzić z kolei. Dla mnie nie? Te idą o wiele lepiej. Jak no, to chyba dla każdego. I teraz czym wyżej siodełko ustawisz, tym lepiej. Czyli dla tego pacjenta, co ci wymieniłem, super wysoko siodełko i tak, żeby w dół szło. Jeszcze nawet bym powiedział, weź tak jeszcze wymostkuj, żeby to wiesz, w ogóle naśladowało trochę tipsy. No i coś takiego może zadziałać na nich, nie? Także tak trzeba sobie później skojarzyć. No i mamy problem rozwiązany. Teraz łączymy inne ćwiczenia z tymi dipsami, że po prostu zeskakujesz z dipsów i od razu idziesz na przykład na sztangielki, na sztangę i tak dalej. Robimy dwuserię z tego, tak? Dobijamy mięśnie drugim ćwiczeniem, tak? Czyli robimy 8 powtórzeń tego, 8 powtórzeń tego, 2 minuty przerwy i znowu 8 powtórzeń tego, 8 powtórzeń tego, a już mniejszy ciężar, bo już prawdopodobnie nie wyrobisz takim samym ciężarem. I to się po prostu będzie wkręcało, aż wszystkie ćwiczenia mniej więcej pokryjemy i będziemy mieli dość pełną rekrutację włókien mięśniowych dla większości ćwiczeń. Może nie oczekujmy, że wszystkie będą świetnie działały,
Ale jeżeli komuś na przykład jedna głowa tricepsa działa świetnie, a pozostałe nie, to znowu takie metody stosuje i wszystkie głowy się włączają później po tym czasie. Widziałeś te zerwanie klatki tego młodego kulturysty? Ostatnio widziałem na kanale Larry'ego Williamsa. Dokładnie. Na skośnym ławce to jeszcze nie widziałem, że coś takiego komuś się stało. Ale aż oderwała się całkowicie klata. Tak wyglądało, jakby ręka mu się wydłużyła. No, tutaj to w ogóle ta klatka poszła aż tu. A ile on to miał? Ze 180 skoczył od razu na 220. No ja tak nie skaczę, ja skaczę po 20 chyba. Chyba za duży przeskok. Tak, w przysiadzie zdarzyło mi się tylko skakać po 40 ze związanymi kolanami, z 325 na 365. I to tutaj to jest jakaś tam oszczędność energii, ale zobacz, jak 40 kilo weźmiesz z prawie 400, to jest trochę poniżej 10%, nie? No a on tam wziął skok, wiesz, ile tych procent nam narobił sobie. No. Prawie 20% sobie narobił. No to co dużo, 10% to jest duży skok, a ostatni skok to powiem, że on, wiesz, zaliczył upadek w tej wcześniejszej serii, bo zrobił 180 na 7 i potem podszedł i znowu chciał, wiesz, na maksa, po upadku. A po upadku nie, nie działa. No właśnie największy błąd, jaki w ogóle kulturyści popełniają, to że się w rozgrzewce za bardzo zajeżdżają i później nigdy nie dochodzą do dużych ciężarów, ponieważ one już są zablokowane. To jest po prostu kwas lakowy zalewa i zalewa nerwy, że tak powiem. Bezpieczniki zalał i już nie pójdzie. Prąd odcina. No jakbym jedną radę miał dać kulturystom, jak poprawić mięśnie wszystkie pod każdym względem, to żeby pierwsze ćwiczenie danego dnia robić tylko 10, powiedzmy 10 serii po 2 albo 10 serii po 3, taką progresję, a później co tam robisz, to tam rób sobie, nie? Drugie ćwiczenie już więcej powtórzeń, trzecie ćwiczenie jeszcze więcej powtórzeń. To ma sens, prawda? To każdy, kto długo ćwiczy, to rozumie, to ma sens, ale jak zaczniesz od 15 powtórzeń, to niby masz to poczucie, że rzeczywiście się rozgrzałeś szybko, ale szybko też wypełnić z siłowni po prostu bez żadnych osiągnięć. Powiedz mi, co sądzisz, bo często jest on bardzo, bardzo krytycznie, podchodzi się do małpiego grypu, już o nim wspomniałeś, chwyta. A ja właśnie ten taki chwyt preferuję. Kiedyś rzeczywiście trochę sceptycznie podchodziłem do tego chwytu, jak widziałem, że ktoś tak wyciska, tak sam się pytałem, czy ci nie lepiej może schwycić z kciukiem. Tylko że widzisz, czym bardziej już sam się rozrosłem, tym bardziej łokcie mi bolały, coraz bardziej mi łokcie bolały przy wyciskaniach. Naprawdę ja po prostu katusze przechodziłem przy wyciskaniach leżąc przez łokcie głównie, tak? Się okazało, że ten ból w łokciach był spowodowany tym, że gdy chwytałem z kciukiem, to jakoś tak musiałem przed ramię wykręcić i ten ból w łokciu jest tutaj w takim mięśniu łokciowych, nie? I on rotację robi i prostowanie ramienia. Więc jeżeli byś na przykład na sztangielkach ćwiczył i chciał zaakcentować mięsień łokciowy, to taką jeszcze rotację tak łączysz sobie. No, tak jakbyś linę prawie, że... No, nie tak. Tylko tutaj. Taką pronację, prawda? Więc on, ten mięsień, jeżeli on ci zapalania dostanie, żeby się go wymasować, to ty czujesz, jakby ci łokieć w środku po prostu rozsadzało. Tak samo mięsień nawrotny obły tutaj jest, tak? On robi takie coś i takie coś, czyli zgina ramię, a także robi pronację. Czyli jeżeli byśmy robili takie uginanie na chwytem, to też dobre ćwiczenie na tym, prawda? Z kolei tutaj tamten mięsień z poprzednim w tej stronie. Obe te mięśnie sprawiają wrażenie, że łokieć ci po prostu boli. Czyli jeżeli kość ma problem z tym mięśniem, to mówię mentalnie, wyobraź sobie, że na przykład pociąga się na drążku, bolą go łokcie. Mówię mentalnie, wyobraź sobie, że rozrywasz drążek na boki. Mhm. Automatycznie odchodzi angażowanie znaczy ramion, czyli bicepsów, tak, ramiennych, ramionopromieniowych, ale też nawrotnego obłego. Plecy o wiele lepiej wchodzą, triceps się trochę napina, co prawda, ale niech się sobie napina, byle nie biceps. Biceps nie kradnie pracy plecom. Możesz to robić przy wiosłowaniu, tak sobie wyobrażasz, że ten
chwytach, po prostu rozciągasz na boki, ale jednocześnie wiosłujesz. Możesz też założyć 10 kilo i poczujesz plec. Już samą siłą tej intencji rozerwania, prawda? Możesz sobie z kolei też intencjonalnie wyobrażać sobie, że chcesz supinację zrobić, kiedy jest pronacja i ten mięsień też się po prostu będzie musiał wyłączyć i on wtedy teraz łokcie nie bolą. Nie? Są takie po prostu triki różne, tak? Możesz to robić w czasie wyciskania, że rozciągasz sztangę na boki. Wyciskasz niby wąsko, ale chcesz ją rozciągnąć na boki. I nawet małym ciężarem to będzie bardzo skuteczna metoda. Będziesz angażował, no, na przykład podchwytem wyciskasz, tak? Ale tego, co oczy nie widzą, to ty próbujesz jeszcze rozerwać do sztangi. I świetnie dochodzisz do części mięśni, do których normalnie byś w życiu nie doszedł bez takiej intencji. Możesz sobie wyobrazić, że sztanga jest zrobiona z powerbanda. Mhm. I to jest takie izometryczne napięcie połączone z koncentrycznym i z ekscentrycznym w dwóch kierunkach, tak? Łokcie nie bolą, jeżeli ten jest problemem. Jeżeli ten jest problemem z kolei, to trzeba się trochę bardziej tam nagłowić. Zazwyczaj to chodzi o też takie ruchy pronacji i tak dalej. Więc jeżeli ja usunę kciuk z tego równania i przenoszę go na tą stronę sztangi, to nagle mogę trzymać przedramiona pod takim kątem, prawda? A nie taki. No i wtedy to też jak patrzę, tak to nadgarstki nie będą tak bolały, prawda? Tak, nadgarstki przestają boleć też i barki przestają boleć. Jeżeli ktoś ma problemy z barkami, jeżeli problemem jest oczywiście flarowanie. Faktycznie, nawet jak teraz patrzę i bez łokcia, to tak naprawdę bark mi, a bardziej klatkę. Tak, bardzo często tak jest. I teraz widzisz, w większości federacji w trybie siłowym, no to jest przykaz, żeby używać tego kciuka. Ludzie lubią to nazywać chwytem samobójcy, jeżeli nie używasz kciuka, prawda? Ale samobójcy to jest naprawdę nieszczęśliwa nazwa, bo to się nazywa przede wszystkim małpi chwyt. Małpy nie są samobójcami na pewno. Nie wiem, samobójstwa już gdzieś tam upatrywać, to nie pośród małp czy jakichś innych zwierzątek, prędzej kanibalizmu, ale nie samobójstwo, prawda? Ale ludzie robią już takie rzeczy jak kanibalizm czy samookaleczenia czy coś. Więc no to jest na pewno bardziej ludzki chwyt i to jest bardziej samobójczy, tak z definicji. Więc dobra, czy ja widziałem kiedykolwiek wypadek, że wypadło coś, nie? Ktoś tam gdzieś tam widział na zawodach, rzeczywiście. Ale to jest związane często z zupełnie czym innym. Na przykład zawiązali sobie nadgarstki tak sztywno, że pięść idzie równo z przedramieniem. Więc cały ten ciężar przechodzi wtedy na kciuk. Tak? No sobie wyobraź, jeżeli ja wyciskam coś do góry, no, to chcę mieć tak. Chcę mieć te piąstki do sufitu, a nie te piąstki do sufitu. To nie jest karate. Mhm. Tak? Jakieś karate, boks i tak dalej, uderzamy tak. Tutaj musimy tak zrobić. Czy tu jest jakieś 45 stopni. I po to zawiązujemy sobie nadgarstek. Nie tutaj, tylko troszeczkę jeszcze wchodzimy do. Choć w IPF-ie są takie dziwne przepisy, że tak trochę mogą nie pozwalać na wszystko. Ja sobie zawsze mówię tak, żeby jeden paluszek mały wejść na kości śródręcza. I to przytrzyma mniej więcej taki kąt. Ale niektórzy sobie przesuwają to jeszcze dalej, w niektórych federacjach jest to dozwolone, żeby sobie w ogóle tutaj zawiązać, nie? Ale to jest już złe, to już osłabia. Czyli jeżeli na przykład komuś rękę podajesz i ściśniesz tutaj za tą kostkę, on już nie ma ręki, prawda? Bo nagle słaby się robi, prawda? Więc jeżeli ten bandaż za wysoko jest zawiązany, to jest osłabiony chwyt. Jak jest osłabiony chwyt, to wszystko puszcza. A że wszystko wisi na kciuku przy takim kącie, taki kąt, tak? Wszystko wisi na kciuku i się otwiera. Jeżeli z kolei tak zrobisz i nie zawiążesz jakoś nie wiadomo jak, nawet jeżeli zawiążesz za wysoko, to wiesz co, to tutaj aż się prosi, żeby ta sztanga jednak tak siadła, nie? Płynęła tak troszeczkę. Robisz wszystko, żeby tak nie trzymać bez kciuka. No bo no jak można tak bez kciuka trzymać, nie? No to od razu się zsunie. Od razu ci się po prostu zrobię, więc nawet przedramiona inaczej troszeczkę wygniesz, żeby to skompensować, a przy odpowiednio dużym ciężarze to nawet najmocniejsze wiązanie i tak ci się zegnie.
Także to jest bardziej problem przy małych ciężarach i przy ludziach, którzy są po prostu jacyś popierdoleni, za przeproszeniem, bo no, kto jest samobójcą, no, bez spokój. Kiedyś widziałem taki przykład, że chłopak chwycił bez związania, bez niczego. Chłopak bardzo mądry, ogólnie trener, bardzo dobry trener, dobry też fizjoterapeuta, więc chwycił normalnym chwytem i tam 90 na rozgrzewkę wyciska, mu tam asekuruje i nagle w połowie ruchu, hop, nadgarstki wyfiknęły tak i spada mu sztanga na klatę, tak? I tak widzę to w złym tempie, taką scenę po prostu. Sobie wyobraź, jest w połowie, przekręca się w nadgarstkach, leci, leci, leci i on w locie wycofał te ręce i złapał. No bo to była rozgrzewka 90 kilo, tak? Ale to wiesz, te 90 kilo to mogłoby nieźle, kurde, łupnąć tam, nie? Jakby dobrze łupnęło od góry, to by... Ale miał farta, że... On to wypuścił, zdąży złapać jeszcze. Ja mówię, no co tu, kurwa, się stało, nie? No bo pamiętasz ostatni trening, to puściłeś mi na motywację kompilację rekordów świata w wyciskaniu leżąc, nie? I tam muzyka taka podniosła, epicka jest, wiesz, rekordy świata, wiesz, jakieś kategorie wagowe są, wiesz, i nazwisko, kategoria wagowa i waga i wynik, nie? Tam nawet kobieta jakaś chyba 140 wycisnęła, tam wiesz, jakaś taka normalna laska, że tak powiem, nie z wyglądu, nie jakieś takie, wiesz, coś tam 200 kilogramowego. I wiesz, takie podniosło, to było motywacyjne, mówię, świetny mu trening poszedł, nie? Bo on nie lubił wyciskania. No mówię, no to weź następnym razem sobie obejrzeć coś takiego przed treningiem. A ten ogląda, a kolega poszedł, a co to? I nacisnął bench press fail compilation. O kurwa. Sobie, oj, zaczęli oglądać i śmiać z faili, nie? A większość tych faili to jest, no, strasznie wygląda, nie? I większość z nich właśnie jest coś takiego, że ktoś wypuszcza, coś się tam, bark się wykręca, coś się zerwało. Nie chcesz tego, kurde, w ogóle nigdy widzieć. No tak jak mówię ci, zobaczyłem to wyciskanie. No i teraz radzę ci nie wyciskać na skosie przez jakiś czas, aż ci zejdzie z głowy ten obraz. Mówię, o kur... Od razu masz taki strach, że a co jak to na mnie... Musisz sobie zaprogramować jedną rzecz, że nie robię dużych przeskoków, nie robię serii do wyczerpania przed rekordową serią. Nie robię maksa, będąc kulturystą. Znaczy w ogóle nie znaczy, wiesz, znaczy możesz ćwiczyć maksa na przykład na 5 powtórzeń też, nie? Tak, ale po co mi maks na jedno powtórzenie? Powtórzeń komuś się nie zerwało, bo kiedyś Kai Greene też miał 5 tygodni przed Olimpią 220 na 5 powtórzenie. Coś mu tam pykło lekko, nie? No nie, nic się nie rozerwało w takich epickich rozmiarach. Coś tam ukuło, to mogło być całkiem poważne mimo wszystko, nie? Także to wszystko kwestia, wiesz, zeskalowania, czy to jest max, czy nie jest, nie? Po prostu większość wypadków, jakie ja widziałem, one się nie działy przy żadnych maksach, a przy dużych powtórzeniach. Już to tłumaczyłem kiedyś, że pewne mięśnie po prostu, wiesz, się zmęczyły, a pewne jeszcze się nie zmęczyły, więc te, co się nie zmęczyły, to cisną dalej, a te, co się zmęczyły, się wyłączają. Więc po prostu tamtego faceta prawdopodobnie barki jeszcze były dość świeże, triceps nie był jeszcze do końca męczony, ale klatka już była wyczerpana. No i ta klatka po prostu się wyłączyła, jak się włączyła, no to się rozdarła, nie? No zobacz, pozwól komuś się rozciągać na przykład, nie? Ktoś ci robi stretching. Chwyta cię za mięsień piersiowy, rozciąga ci mięsień piersiowy, mówi, wyluzuj się, aż ci zerwie. Albo ci wykręci staw, coś ci zrobi, tak? Albo naciągnie ci ten mięsień. Ale jeżeli będziesz się opierał, to też będziesz miał efekt rozciągania, też będziesz bardziej mobilny dzięki temu, ale nic ci się nie stanie. I to po prostu u gościa po prostu na ten mięsień już się nie opierał takiemu ciężarowi. Po paru sekundach mu się paliwo skończyło, wyluzował się, jak się wyluzował, to koniec. Andrzej, tak samo hamujesz, jedziesz z górki, hamujesz, a mówisz, a zmęczyłem się hamowaniem, zabieram nogę z hamulca. No i patrz, co się stanie. Dalej sobie. Albo u dzieci to płazem, albo nie.
No nie, no mówię ci, oglądałem to 23-latek zresztą. Zebrali tam dla niego te 25 tysięcy, ale nie wiadomo tam, jak dalej będzie z karierą. No może być różnie, sam wiesz.